polecam, Mateusz Kieliszkowski. Cześć, jesteśmy w Białymstoku na Mistrzostwach Polski Strongman 2022, gdzie będzie walczyło 11 zawodników w 6 ciężkich konkurencjach, które za chwilę omówi nam organizator Piotr Kwiatkowski. Jest z nami organizator zawodów, niezmiennie od wielu lat, Piotr Kwiatkowski, Federacja Harlem. Przedstaw nam może, co zaplanowałeś na ten rok. Witam Państwa serdecznie, witam Real Farm. W tym roku mamy troszeczkę inne konkurencje, mamy ciężkie konkurencje. Myślę, że w tym pięknym słońcu, w tym palącym słońcu, na tym przepięknym rynku w Białymstoku, gdzie rozegramy Mistrzostwa Polski, no będzie 6 konkurencji takich typowo strongmana, czyli generalnie mówimy o przysiadach, które będą takie nowością w tym roku. To jest 280 kg na ilości. Do tego mamy kulki od 120 do 200. Mamy konkurencję wiązaną barkową, nietypową, typu dwa hantle, dwie belki, ale w tym jedna belka, która będzie ważyła 150, a druga 180 kg. Typowo taką, jaką wykorzystuje organizator u Arnolda Schwarzeneggera. Mamy typowo jeszcze konkurencje biegowe, ale to musicie z nami zostać, zobaczyć, śledzić. Będzie fajnie, będzie coś innego, będzie to się działo, będzie tu, mamy tutaj mowę. Mamy przepiękną publikę białostocką, od 5 lat gościmy w Białymstoku i myślę, że w tym roku też nas nie zawiodą i będzie grubo i mocno. Także tak jak już wspomniałeś wcześniej, dołożyłeś nową konkurencję. Wiem, że inspirację czerpiesz od najlepszych organizatorów. Zrobiłeś mały ukłon w stronę tych zawodników ciężkich, którzy prosili o dołożenie ciężaru. Powiedz, jak typujesz top 3 w tym roku? Czy się coś zmieni, czy nie powtórzy się sytuacja sprzed zeszłego roku i 2 lat, gdzie Robert Cyrwus po 5 konkurencjach nie musiał wychodzić do kul? Tak było w zeszłym roku, gdzie Oskar Ziółkowski miał tak ogromną przewagę, że też nie musiał wychodzić do ostatniej konkurencji. Czy masz nadzieję, że w tym roku to się nie powtórzy? Jestem przekonany, że się nie powtórzy. Mamy bardzo silnych 5 zawodników. Ja uważam, że to będzie naprawdę bardzo duże dźwiganie, bardzo duża wymiana. Generalnie mamy Marka Czajkowskiego, to jest Podlasia, czyli człowiek stąd, gdzie jest mistrzem 2-krotnym Europy, 2-krotnym mistrzem Polski, a zarazem teraz przeszedł do Open, gdzie jest przekielnie silny, jest naprawdę w gazie. Jest tutaj Roszkowski, naprawdę duży facet, 150 kg. Mamy tutaj ludzi z Anglii, czyli Polaków, którzy mieszkają na obczyźnie, a wicemistrz Polski z zeszłego roku Dawid Pakulski. Mamy Oskara, który jest nieprzewidywalny, dlatego myślę, że w tym roku, ja bym patrząc na lata poprzednie, mówiliśmy, że aha, będzie, jest faworyt. W tym roku jest 5 faworytów i uważam, że nie chcę typować, nie chcę mówić. Poczekajmy te 3 godziny i zobaczymy, że myślę, że będzie naprawdę ogień. I myślę, że najlepszy inaczej. Uważam, że najlepszy powinien zwyciężyć. Czy to będzie Marek, czy to będzie Oskar, czy Dawid. Trudno powiedzieć. Myślę, że musicie z nami zostać i będzie się działo. I ja też jestem przekonany, że w tym roku nie dojdzie do takiej sytuacji jak sprzed roku i sprzed 2 lat. Będziemy tak w pełni adrenaliny czekać do ostatniej konkurencji, do kul, bo towarzystwo będzie tak walczyło o te pierwsze lokaty. Nie jeden zawodnik, a 5. Tak, tutaj
Też mówię, zobaczymy, jestem bardzo ciekaw tych przysiadów, jak wypadną, tak, bo to jest nowość, a wiemy, że to jest bardzo ciężka konkurencja, bardzo statyczna. Dużo zawodników top, bo może powiedzieć, czy Maciej Hirsch, czy powiedzmy tam Rafał Koblarz wypadli. No, ja uważam, że konkurencje nie każdemu przypasują. No, jestem organizatorem od wielu lat i wiem dokładnie, gdybyśmy mieli wybierać, to jest szereg konkurencji. Wiadomo, że zawodnicy są silni. W tym przypadku tutaj, na tym polu, trzeba być równy we wszystkim. Wystartuje jedenastka najsilniejszych, nieskontuzjowanych zawodników. Myślę, że chłopów naprawdę, którzy coś znaczą w tym sporcie. I wybierzemy w tym roku naprawdę silnego Polaka, który będzie mógł nas w przyszłości reprezentować na arenie międzynarodowej. Tak, mi się też wydaje właśnie, bo to, że nie ma kilku starych zawodników, to nie świadczy o tym, że będzie poziom zawodów niższy. Mamy młodą krew, młodych silnych chłopaków, tak, którzy nie bali się jechać, wiedzą, jakie są ciężary, a ciężary są piekielne, także na pewno nasz przyszły mistrz Polski 2022 roku będzie godnie nas reprezentował na arenie międzynarodowej. Krzysiu, życzmy wszystkim zdrowia, bez kontuzji, przepięknym słońcu. Mamy po raz kolejny, po raz piąty jesteśmy gościeni w przepięknym miejscowości, jaką jest Białystok. Ja myślę, że na najpiękniejszym rynku w Polsce. I niech tak zostanie. Wyłońmy najsilniejszego Polaka, czego wszystkim zawodnikom, wszystkim oglądającym przed telewizorami życzę. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam. Białystok, szykujemy łapki. Lewa, prawa, gardła i wszystko, co hałasuje, ruszył. Proszę, pomóżcie! Brawa, 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 rytm muzyk! Rytm muzyk, spróbujmy to! Dawaj, 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 Piotruś! Dawaj, dawaj, halo! Ale tamten sektor na wprost! Pomóżmy trochę! Halo i zignifujmy! Zróbmy tutaj wielkie emocje, a w instrument zawsze mi głos zakupy. Przyjacielem, sponsorem konkurencji i milanowscy skup bydła. No ale teraz skupiamy się. Marek czy Adam, te dwa imiona na Białystok ruszamy. Głośno! Pomóżcie, halo! Białystok, lecimy swoją piekarę z Białego. Potrzebujemy was tam. Marek jest już odpadszy, kropi szybciej. Jeden obrót. Dobra, Adam! Zabajanie, dwa i trzy. Stop! I dawajcie, a, pomóżcie chłopakowi! Stop! Ależ petarda, kiwa! Ruszyli teraz, burza! Ręce, Białystok! Dziewczyny, rozglądajcie się gdzie najgłośniej! I poprosimy tam o rozdawanie nagród! Tutaj masz za flagą taką panią w czarnym, pięknie jak pomaga! Głośni biały! Przybom reprezentów od Wersyny Sadzanych, którzy pomagają nasze głosi! Kołek na zadań! Już ręce! Na mecie Bartek Tarapata! Tarapatek, pomóżcie młodemu! Jeden z najmłodszych dziś na placu boju! Jeszcze dwa obroty, Bartek! I jeszcze jeden! Stop! Szczechowski, Pachut, kto wyjdzie silniejszy z tego pojedynku? Szykujemy ręce! Głośno, Białystok, pomóżcie! Ręce, dziewczyny, pokażcie, jak się nabija! I teraz Mariusz Szykuła, gdzie są kibice? Halo! Żyjemy biały! Jest pan Mariusz! Uciekł mi tutaj po prawej stronie, ale drodzy państwo, szykujemy wszystko, co hałasuje, bo to jest creme de la creme! Mistrz kontra wicemistrz, głośno! Rytm muzyk! Dziewczyny, pokażcie na bit! Dziewczyny ponabijają na to rytm, a teraz Ziółkowski, Bakurski!
kto będzie lepszy od Mariusz Dołopotki. Pierwsze jest zaliczone, Dawid zaczyna gonić, to Białystwo! I gdyby także prawie równo. 3, 2, 1, puszcz i buza w górę, głośno biały! Dziewczyny rozkładają się, gdzie jest śmiechienie? Tam polecą nagrody, ja już mam tak i trzy osoby. Upatrzone, lecimy, pomagamy naszym. Debiutantom z problemami, drodze pit stopu po drodze. Dawaj, dobra, gdzie przygotowało. No i teraz co, gonka? Głośno, pomóżmy, żółto-żowo. Gwiazd! Jeszcze dwa przerzuty nowe, dwa zaliczone, no i teraz trzeci. Bardzo dobry, Anisia Olimpijski walczy o swoje. To co, pomożemy młodemu? Uwaga, wszyscy! Michał! Ale szur zmęczony, ale odcięty od tlenu, ale walczy do końca. Podziękujmy Lipińskiemu, wielkie brawa! Ale się pokonał, zobaczcie jak odcina chłopaka. Pokonuje własne słabości i tak trzeba, Michał, jest dobrze. Podziękujcie mu brawami za walkę, oczywiście. I ruszy, muza w górę, pomóżcie młodemu! Michał, Michał! Dajmy tutaj na energii Białystwo, halo! Tamtej zębko, dajcie trochę mocy! Ludzie na skórkach, żyjemy tam! Co to za piki? Poprosimy trochę brać! Ja mam wrażenie, że faktycznie tam głośnik szale nie rozera. A Michał się po swoje, zwłaszcza ci, którzy tam koło Michała. Proszę się nie modlić, proszę mi prawo, popatrzcie! Olbrzym, Sanewski kontra reprezentant Gołdapi. Który z nich wejdzie do finału? To może być decydująca bitka. Nie mogą stracić już tutaj żadnych punktów. Ostatnie wskazówki sędziego Artur Patyk, mistrz Polski Masters. Janusz Kułaga, mistrz Polski Open sprzed 10 lat. Ruszyli! Dajcie energii! Brawa, 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 brawa! Pomóżmy trochę, witmuzy! Tak jest, ależ pan... Oj, mam nadzieję, że bez kontuzji u Piotra. Ale złapał się za biceps. Mają problemy tam w zakątku markowym. Ale zaczynają się kłopoty. A i zaraz zobaczymy, czy jeszcze... Reprezentant Gołdapi! Dajcie energii na Piotrze, trybuny! Nie! Łapie się tam, nie wiem czy to naprawdę świetnie mu poszło w oku. Facet z najmniejszym doświadczeniem z całej stawki, Bartek Tarapaty. Jeszcze ostatnie wskazówki od Jasia Kułagi. Przypomnę, najpierw jeden handel, później drugi, dopiero wtedy idziemy do belki. Później ewentualnie do tego olbrzyma. Ruszyli, pomóżcie brawami! Białystok, tradycyjnie, w rytmuzy! Poprosimy, także z tych kolejnych B. I wy tam na górze, którzy cały czas na stojąco. O właśnie, pokażcie tam jak się bawi. I zobaczcie co robi Kuba! Dawaj Kuba, góra! Szczekotki wraca do gry! Brawo, Kuba, teraz duża! To Białystok, potrzebuje energii! 180 kg! Czy wystarczy mocy? Czy wystarczy czasu? Bo jest limit, jasna sprawa. No to teraz wszyscy łapy górę! Pomóżcie Kubie! Jakub, jednak widzi, że obaj wiedzą, że są na środku starcie. Ruszyli, głośno! Muza, 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 muza i poprosimy Państwa, więc muzyki, tak jest! Pomóżcie trochę, nie? Świetnie, ty się działa, zajmę energię!
Zaczynamy kolejny bój. Mariusz, reprezentant Wrocławia, potem w białej czapeczce. Reprezentant Polski, ale na co dzień mieszkający na Wyspach Brytyjskich. Dawid Pakulski po prawej stronie. Tam, gdzie podnosi rękę kółaka, teraz ruszyli! Dajcie energii! To jest zdecydowanie topka dzisiaj. Zobaczcie, jak rzucają tymi ciężarami ważącymi prawie 100 kg, niewiarygodne, jakby nic nie ważyło, idą dalej, głośno! Ale Białystok, stacja Białystok odpala się. Zapraszamy chłopę na pochódko, koleżanka, chodźmy z oczu. Pięknie, pomagajcie dalej, pomagajcie, pomagajcie! No i teraz kto pierwszy? Dobre mali pachut zaliczy! Pakulski już odpuścił. Markowi, drodzy państwo, oni mocno przygotowani, za chwilę cisza i ruszyli teraz! Kto lepszy, głośno! Mamy Kalkowska, chyba Emiona! Marek szybszy, niewiarygodny pojedynek Markowy Szultowski został w trybie góra! Zaliczone i teraz idzie Marek Szultowski, czy Oskar Szultowski patrzą na siebie, który dźwignie ostatni element ten wykaz. Zdechają, zobaczcie! To jest fajne, to jest jeden! Marek i Oskar później biały! Ale to będzie pojedynek! Zdechają, który pokroczył to, postawił siłę. Zobaczcie się od tlenu, kompletnie! Ani jeden, ani drugi nie chce Marek wam przewagę w wyniku trzeciego elementu! Nie musi tego robić! Oskar musi! Aby zrobić to jak największą niespodziankę. Tomek, no myślę, że
on ma tylko jeden fokus. Wejść na podium, ruszyli! Spuścią tu chłopaków! Dobrze! Człowiek jak zwykły był trzeci, szykujemy ręce, Białystok! Szykujemy łapki, będziemy lecieć za grodami, uwaga! Ruszyli, burza w górę, głośno! Trzymajcie, trzymajcie te ręce, zwłaszcza kiedy będą przy workach, kiedy będą problemy! Tak, chyba już, głośno, głośno, głośno! Ukamujemy, no i teraz stopy trzyma dłużej te wiązane przyjemności! Tak, czy może Kuba Szczegowski? Biały, potrzebujemy was! Jesteście najlepsi teraz! Który pierwszy zamontuje 120-kilogramowy worek? Szczegowski, Bakut, stop! Obaj, stop, obaj z bardzo dobrym wynikiem. Pakulski, Czyziłkowski przed ostatnią prostą mistrząc będzie z lepszym wynikiem wyjściowym. Ruszyli! Pomóżcie teraz Białystok! Głośno, głośno, mit muzyki! Na razie to fajnie uległy. Na razie lewicowy, uważaj Janek. No i teraz Siłkowski. Według przewagi Pakulski wstąpił, jakby to zupełnie nic nie ważyło. A 120 kg w łapach to mało? I teraz głośno! Ależ to będzie pojedynek! Niewiarygodny! O Jezu, proszę cię! Znowu Gabi! Patrz o swój wynik! Ależ za szybko wrzucił to już z własnym ciałem do środka. Dalej Marek! Ruszyli! Teraz mocno! Głośno! Przerwa! Marek Dziada! Te dwa imiona! Niech trójują na trybunach parę lat wcześniej! Rostowski goni! Marek pierwszy zanotowany! Ale jest fantastyczny! Dysponowany tego popołudnia! Mistrz Polski do 110 kg! Uwaga! Marek Czajkowski! Wygrywa się parę zdań do samochodu! Adam Rostowski też zrobił swoje! Też zrobił swoje! Są gotowi, no bo drodzy Państwo, po chwili przerwy wyciągamy ręce z kieszeni, koniec pikniku, zaczynamy wielką walkę, przypominam, nie tylko najważniejsza rywalizacja w tym roku, w całym sezonie, ale także lecimy na streamach, na żywo, pokażcie, że gorąco, Białystoku jest także na trybunach. Ruszyli, głośno, Zalewski, kontra, brawa, 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 kontra, Piotr Kowalewski, obaj z kontuzjami nogi, podeszli, Robert zaliczył. Są problemy, a jako Piotrka Kowalskiego, nie wiem czy zapiszone, ale też kontuzja, ale łapią skurczy zawodników. O moi drodzy, krzyczą brawa, brawa dla wojowników. Kiedy krzyczą gdzieś swoje imię, gdzieś, jeśli słyszą swoje imię lub hałas z zewnątrz, potrafi ich to zmobilizować, więc drodzy Państwo, kto zacznie, jeżeli chodzi o przysiad? Czy Pakut? Czy Kuba Szczechowski? Kuba rozpoczął swoją próbę, Pakut czeka. Ruszamy! Pomóżcie! Brawa, brawa, brawa! Wy dłużej! Dziękuję! Pomóżcie! Pokrzyczcie! Tułacie Kubę! Tułacie Mariusza! Pojedynek Dolnego Śląska, Kuba chyba z dwoma zaliczonymi, zaraz pozaczymy. Ale zobaczcie, tu 60 sekund nie trzeba. Muza w górę, zaczęliśmy! Zajadę się w szacie, tu się to przyglądam. Nie, odcięło, odcięło go, odcięło.
jednak za duży ciężar, a Dawid Bakulski, zobaczcie co robi! Jest najlepszy na razie w szarze, będzie odrabiał. Potracił, ci którzy jesteście przed Dawidem, pokrzyczcie tak! I też odcięło od prądu. Adam Roszkowski, Białystok po pisku, petarda, zróbmy to Białystok wspólnie! Uwaga, ruszyli, muza! Próbujemy! Co zrobi Roszkowski? Raz! Roszkowski, dwa! Roszkowski, trzy! Białystok, to jest ten moment! Cztery, za chwilę będzie jeden! Pięć, jeszcze raz! Jeszcze lepszy, jeszcze dołoży! Adam Roszkowski! 7! Jeszcze ma trochę czasu, Białystok, on ma na imię lata! Odrzuciło wielkiego wojownika! Zrobił pan w końcu tyle lat futbolu amerykańskim, robi swoje! Wielkie brawa, Roszkowski liderem! Z nami jest Adam Roszkowski, zawodnik na pozycji trzeciej po czterech konkurencjach. Przedstaw nam, jak się czujesz i jak twoje wrażenia. Cześć. No, trochę daję w kość. To tutaj chłopaki pokazują, to też nie jest jakiś tam średni poziom, bo tak jak ludzie niektórzy mówią, że to jest nie to co kiedyś, no to poziom tak czy siak jest wysoki. A sam personalnie, no... Mam trochę słabych punktów, trochę mocnych, mogę wykorzystać mocne, ale trzeba teraz te słabe poprawić. W następnych konkurencjach punktów nadrobić i może się uda na drugą lokatę skoczyć, zobaczymy. No a jak czujesz się w kulach i martwych ciągach? Tak, widzieliśmy konkurencje statyczne, dobrze ci leżą. Pomimo to, że tak usprawiałeś wcześniej futbol, jesteś szybki, ale też pokazałeś na przysiadach, że jesteś też bardzo silny statycznie. Tak, od futbolu też dorzuciłem trochę kilo. Więc też statyka poszła. Jeżeli chodzi o teraz konkurencję ciągi i kule, wydaje mi się, że jestem całkiem dobry. Rok temu miałem trzeci wynik w ciągach chyba, a kule, nie pamiętam, że chyba trzeci czy coś takiego. Też się poprawiłem w kulach na pewno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No także życzymy, tak, aby zakończyć zawody bez kontuzji, bez żadnego urazu, a ja ci szczerze życzę tego. Top 3, tak? To już sobie sam zadecyduj. Pokaż w ciągach i kulach, gdzie jest twoje miejsce. Dzięki. Jest z nami Marek Czajkowski, lider po czterech konkurencjach. Powiedz nam, jak się czujesz i jak zawody. Witam wszystkich serdecznie. No, zawody są ciężkie, jest ciepło. Konkurencje, ciężary są naprawdę duże, tak jak chcieli zawodnicy za Open. No, część z nich nie dojechała z tego powodu, że te ciężary są duże, mimo tego, że sami się tego domagali. Aczkolwiek no, ci, którzy są, to wiedzieli, że coś zrobią. Tych, których nie ma, no to wiedzieli, że nic nie ugrają, tak. No już się wcześniej rozmawiałem tutaj z Markiem i zastanawialiśmy się, jakby to wyglądało, gdyby przyjechało kilku zawodników ze starej gwardii, kilku bardzo silnych zawodników i stwierdziliśmy, że faktycznie dzisiaj nie zrobiliby takiego wow, bo ta młoda krew tak naprawdę jest bardzo silna, a ciężar, jaki
jaki tutaj organizator wrzucił na konkurencję, jest naprawdę ogromny, jest troszeczkę większy niż rok, dwa czy trzy lata temu. No co mogę dodać od siebie, walczymy do końca, też zostały ciągi 340, z tego co wiem będzie na platformie w kilogramach, kule są do 200, także walczymy dalej, jest 3 punkty przewagi nad Oskarem, także to jest praktycznie tyle co nic. No także ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że dacie z Oskarem i Adamem Różkowskim dobre show, bo tak między wami nie jest jakaś tam ogromna przewaga punktowa, także walka, walczcie do końca i oby bez kontuzji. Jedziemy do końca, oby bez kontuzji, dzięki. No i chyba nasz największy zawodnik, Oskar Żółkowski, drugi w klasyfikacji generalnej, zwycięzca przysiadów. Opowiedz nam, jak się czujesz po tej konkurencji, jak wrażenia z tegorocznych mistrzostw Polski. Po przysiadach się czuję, tlenu brakuje troszkę, zapas był, powiem ci, że moim zdaniem troszkę większy, ta trójka z przodu śmiało mogła być, bo jeszcze miałem zapas, a myślę, że najlepszy powinien robić jak max 10 ruchów. Impreza no troszkę dla mnie różnie, no tutaj walizki z góry, taczki z górki, dosyć lekka opona, lekka, jak w miarę, pogoda dopisuje. Czyli kilka błędów ze strony organizacyjnej, tak? Mówisz, że ciężary trochę małe? Jeżeli chodzi pod kategorię open, no mnie, czy 150 chłopak, 150 kilo, widziałeś, dobrze sobie radzę na szybkościowych, no ale wygra z Markiem jest niemożliwe na workach 100 kilo, taczce 100 kilo, czuwany na jedną rękę. Marek jest bardzo dobrze przygotowany, tu nie chcę, broń Boże, tu ujmować, bo jest świetnie przygotowany. Włożył to, widać, dużo, dużo poświęcił się, bardzo dużo czasu poświęcił na to przygotowania. W odróżnieniu do mnie, bo ja mam troszeczkę w tym roku inne priorytety, ale ciężar powinien troszkę być większy. A nie sądzisz, że troszeczkę odbiegasz statycznie od chłopaków, od reszty chłopaków, którzy startują i może czas już pomyśleć nad poważniejszymi zawodami, tak, iść w ślady Mateusza? I kombinować coś na międzynarodowych. Na międzynarodowe, tak? Może nie jeszcze na takiej imprezie jak Arnold czy WSM, ale w tym roku już podejmuję kroki. Chcę się dostać na Mistrzostwa Świata Amatorów. Jak tam pójdzie, to zobaczymy. Pierwszy stamtąd zostaje kwalifikacji z automatu na WSM. Jak to pójdzie, to się nie wiadomo, kupę czasu. Jeszcze cały sezon imprez. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Postartuję. Mam starty na ten moment w Polsce i tam jeszcze chyba jedno czy dwa za granicą, tu w pobliżu. No jak tam się dostanę, to będę się przygotowywał. Więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak to będzie jeszcze. A jakiś typ? Jak planujesz? Dzisiaj wygrasz? Nie, już chyba Marka w ciągach na aucie. On jest piekielnie w tym dobry. Nie wiem, jaki ciężar tutaj będzie ustalony. Jestem za tym, żeby to tak około było 350. Jak będzie, to się zaraz przekonamy. Kule mam dobre. W kulach na pewno będę walczył, bo to lubię bardzo. Przypuszczam, że kule wygrasz. Także tutaj ciągi, już ja ci mówię, 340 kg. Taki ciężar planuje wrzucić organizator. No zobaczymy, mi się wydaje, że to jest dość dużo, jak na nasz poziom. Ja wiem, że Marek i ty będziecie mocno uciekali w ciągach dla reszty chłopaków, ale to myślę też, że więcej zabiłoby pozostałych zawodników. Zobaczymy, bo to jest Marek, Adam Różkowski jest bardzo mocny. Siady też miał bardzo mocny, widać, że statycznie jest bardzo dobry, więc na ciągle też coś pokażę. No zobaczymy, jaki będzie ciężar, jak to wyjdzie, bo też jesteśmy jakby tutaj pomieszani z chłopaków, tu nie było kwalifikacji, pomieszaliśmy się z tutaj jakby sceną amatorską. No i ciężary też jakby troszkę są takie pośrednie, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że pokażesz moc na dwóch ostatnich konkurencjach i powalczycie z Markiem i z Adasiem tak solidnie. Dacie nam trochę emocji jeszcze. Tak. Także bez kontuzji i powodzenia. Także z nami jest Tomasz Lademan. Tak, pięciokrotnie czwarte miejsce. Kolejne Mistrzostwa Polski dobiegają ku końcowi. Zostały dwie konkurencje. Powiedz, jak się czujesz i jak ty typujesz, jak to będzie według ciebie? Generalnie czuję się dzisiaj bardzo dobrze, jeżeli chodzi o takie podejście mentalne, psychiczne. Przyjechałem trochę tak na spontanie, na takim luzie psychicznym. Wiem, że dwa tygodnie temu miałem trochę lepszą formę. Też nie planowałem tego wyjazdu, jak sam wiesz, na Mistrzostwa Polski. W ostatniej chwili podjąłem decyzję, bo miałem elitówkę, trochę osłabienie. Mimo to jestem zadowolony z wyników. No, trochę te pierwsze konkurencje wyszły dwie na niekorzyść, bo tam po prostu potraciłem setne. Tam dosłownie pół sekundy w każdej konkurencji dawałoby dwa oczka wyżej. Czyli organizator mógł się troszeczkę bardziej postarać, dołożyć trochę tej wagi, gdzie deklarował już się wcześniej, że dołoży ciężarów, także mamy nadzieję, że tutaj na tych statycznych troszeczkę podniesie i będziesz miał to szansę, tak, odrobić trochę tej straty. No powiem tak, czwarta konkurencja, dobrze, trzecie miejsce.
miejsce. Przysiady, czwarte miejsce, tutaj liczyłem na trochę więcej tak naprawdę, zrobiłem 6 ruchów, ale od czwartego, bo mam lekki uraz kolana, czułem taki ból w lewym kolanie, z każdym powtórzeniem większy, że bałem się po prostu, że coś się rozwali, ten szósty ruch, to mimo że uda nie były zmęczone, no to myślałem, że kolano strzeli i po prostu kontrolka mi się włączyła, no nie mogłem już siódmego robić, a wiem, że jeszcze z dwa bym zrobił. Tak, wiemy, że to jest nowa konkurencja, organizator tak pierwszy raz wystawił te aksle z beczkami do przysiadu. Tak, trenowałeś, wiesz co robiłeś u siebie. Wiem, że nie trenowałeś takiej formule i na takim sprzęcie. Jak odczuwasz różnicę między tym, co robiłeś u siebie, a tym, co jest tutaj na zawodach? Powiem tak, u siebie zrobiłem 280 na 4 ruchy, tutaj zrobiłem na 6 i czułem zapas. Czyli jest dobrze, jest ok. Także dobra informacja dla chłopaków, którzy będą mieli okazję startować później. Aksel nie jest taki straszny, jak go malują. Także ja ci życzę powodzenia. Mam nadzieję, że... Dwie konkurencje, ale naprawdę z tymi zawodnikami, którzy są przede mną, to ciężko będzie cokolwiek urwać. Mimo, że to są dobre moje konkurencje, ale może być ciężko już. O, może jeszcze jedno pytanko, jak już jesteśmy, rozmawiamy. No właśnie, ta młoda krew. Widzisz młodych zawodników, tak? Startowałeś ze starszymi, tak? Masz, tak mi się wydaje i jestem przekonany, że masz największy, najstarszy i masz największy staż, tak, w Strongmanie. Jak oceniasz tych młodych, tą młodą krew? Nie, na pewno są świeżi. Oni mają coś takiego, jak ja miałem na początku, że nie myślałem o kontuzjach, nie myślałem, że coś się wydarzy, tylko szedłem na żywioł. Oni mają to teraz, bo to widać. Aczkolwiek ja wiem, że za miesiąc będę miał lepszą formę, bo docelowo się szykuję na lipiec, więc to też nie jest tak, że ja jestem na spalonej pozycji z nimi, bo wiesz jak jest, każde zawody są inne. Po prostu tu po mojej kontuzji zeszłorocznej barku wiedziałem, że tutaj trochę potracę. Oni są do zrobienia, są bardzo mocni, ale to nie jest tak, że nie da się wygrać. No tu wiadomo, Marek i Oskar, no to dzisiaj odstają, tak? Są oni i jest reszta, ale da się walczyć z pozostałymi. Jeszcze nie składam broni, jeszcze chcę walczyć, także spokojnie, jeszcze będę walczył. Chciałem powiedzieć, że jeszcze to nie jest twoje ostatnie słowo, także ja ci życzę tego, żebyś dzisiaj do domu wrócił cały, a zakończył zawody na trzecim miejscu. Także może w końcu przełamiesz tą barierę tego czwartego miejsca i Białystok okaże się tym złotym strzałem. Trochę zabraknąć, ale no zobaczymy. Jeszcze walczę, jeszcze się nie poddaję. Dokładnie. Zawody trwają do ostatniej konkurencji, do ostatniego zawodnika, także... Dla obu zawodników Bartek to zupełny debiutant. Ci, którzy są blisko, pomóżcie im, będzie odcinało po 3-4 powtórzeniach. Muszę, jeżeli w ogóle będą na to oderwać od siebie. Są problemy, niestety. A Bartek próbuje. Karotyju, dajcie trochę od siebie. Trzy czołowe pary, a potem już walka o medale i o mistrzostwo. Ruszyli! Białystok tradycyjnie! Pomóżcie do końca, tak jak zaczęliśmy! Tych muzyk! Halo, chłopaki, dzieciaki! Zobaczcie, co robi Zalewski! Przed chwilą miał upadek, skurcie nóg, ale zrobił swoje. Walczy jeszcze o jakieś powtórzenie paku. Brawa dla Roberta. Lecimy z tym! Pomóżcie ci, którzy jesteście z boku! Brawami! Więc... Jedziemy 75 sekund. Ale obaj oczywiście zapewne przyszli i poczują trudy. Próby z martwym ciągu. Teraz pierwszy odpoczynek u Strzechowskiego. Podobnie Dawid Pakulski. Mobilizujcie ich tam tutaj, ci, którzy jesteście blisko. Halo, biały! Chyba z problemami kamicy zajczą. Zreszują Jarek Kułak, Artury Paty. I zawodnicy w imieniu sprzedawcy mistrzostw Polski z Dobry. Pakulski ma jeszcze szans. Do ciągu!
ma w zasięgu, wasz człowiek z Białego Stoku ma w zasięgu pierwszy w karierze medal. Mistrzostw Polski, pomożecie swojemu? Głośno! Białystok, wasz człowiek po prawej stronie. I moja opiekuńca, ksiądz polskiego małżynku, Zora i Czelanema. Bardzo dobry wynik. I demony. Sześć razy Maryszkowski, pomóżcie! Jeszcze dwa razy jest liderem! Proszę zobaczyć, co wyprawia Maryszkowski! I teraz cały Białystok! Wasz człowiek w Podlasie! Jeżeli ta radę raz osiągnąć, wyjątkowy medal będzie tuż, tuż! Nie słychać was! Yeah! Jeszcze na czas! Jeszcze podpowiadają imię Adam, może raz jeszcze. Może koła punkty i zaatakuje się Siłkowskiego, uwaga! Zaliczył! Ale swoją powitajmy brawami! Oskar Siłkowski, Marek Czajkowski! I proszę teraz kompletny błysk! Kto to jedzie? Będzie to wyścig martwy. Czajkowski, Grzegorz Czterek, Siłkowski, problemy. Co wyprawia Czajkowski? Głośno! Całą Białystok, nie podbierać się! Wasz człowiek idzie po mistrza Polski! Niewiarygodny, nie śmiej się! Oskar z problemami, Marek kończy wagę. Proszę, odsuniecie się do reporteru, żeby państwo tu mogli oglądać. Jest dużo czasu, ile mamy Artur? Ile mamy powtórzeń? 11 Marek Czajkowski! Oskar, czyta radę. Janek, kto jest u Oskara? Ile mamy? 7! Pomóżcie Oskarowi! Wydłużyć! Pięknie! Bardzo proszę! Jeszcze na jedno! Zróbcie
Ale brawo za występ. Podziękuj wiatra. Możesz zaatakować miejsce czwarte. Podziękuj piąte. Podziękujcie. Za dzisiejszy występ mobilizujcie jeszcze Kuba Strzechowskiego. Dawaj Kuba. Jeszcze powoli. Wysobyć krok po kroku do przodu. Po prostu zrób swoje. Białystok potrzebuje trochę więcej. Jakub Strzechowski ciągle trzeci najsilniejszy człowiek w kraju. Dawaj, dawaj, góra, góra! Odcięło. Zróbcie dobry hałas. Spadek jest naprawdę trzy sympatyczne wojowniki. Dajcie energii. Muza górę. Tomek Kademan. Reprezentant. Łebcza. Polski Bałty Krzykłania. Na Podlasiu. Idzie po swoje. Musi ochronić najpierw miejsce piąte i może przykładem. Podejście do tułu, trzeba jeszcze jeszcze o tą czwartą lokację. Góra Tomek! Ale to piekielnie zmęczeni, potrzebują was! Kompletnie uczyć, włącznie, włącznie! Tomek Szlodema! Tym ostatnia góra! Ostatni wystawnik! Na mistrzostwach Polski w Białymstoku! Szajestowi, głośno Białymstoku! Koniec prawa! Nie wymocy! Białe, lecimy! Zobaczcie, koń! Będzie chciał wrócić na drugiu! Ależ tempo, oddajcie mu moc! Oj, za szybko, szkoda pojęta, ale to już się mieli problemy! Jest! A i teraz wie, że trzeba zrobić po prostu dobrze! Jaką miał sprawę? Do Roszkowskiego. Pięciu punktów. Dawaj, 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 góra! Białystok, ma problemy. Potrzebne są. Jest jeszcze trochę czasu. Ale się rozegrał po trzeciej góry. To wiesz, nie zaboli to. Nie to łemie. Brązowego Olimpijski zostanie czwarty. Ale musicie pomóc. Wyciągamy ręce z kieszeni. Bez podpierania, teraz! Góra, Adam Roszkowski. Głośno, 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 głośno. Oderwał się koszulkę. Musi zrobić to w głowie zębie. Teraz uratowany. Idzie pod srebro. Głośno! Trzecia zaliczona. Liczy jako pierwszy czas jedyny. Wielki wojownik podarza. Czy będzie tak miało srebrę? Biały stąd, czy tu stąd bez srebrę? Góra! Drugi to Oskar Ziółkowski, wielkie brawo! Polski, pomóżcie głośno! Zobaczcie, jaka pytalerda! Ziółkowski na raz, na dwa, puści Białystok! Na trzy! On nie opuszcza tytułu mistrza Polski! On ma tu ciągle apetyt na złoto! I teraz głośno! Dawaj, ziołek! Wypala kula! Trzymaj! Ależ wypala ta kula! Ależ stój na siebie! Aj! Czajkowski! Mam nadzieję, dziś cały Białystok jest! I wypala ta kula! Dawaj! Są problemy, Karol, gdzie jesteś? Dawaj! 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 Dawaj
Marek Czajka!